Film Garego Willera pod tytułem Serce Świąt. Występują just thinking, come on Christmas, I don't know why it's taking so long Christmas, but I've been waiting on Santa Claus to get here, and I can't take another second, can't you hear me begging, hurry up Santa Claus, here's my number just in case your reindeer get lost, I sure wouldn't mind if you're early this time, come on, come on, come on Christmas. Nieważne ile to kosztuje, potrzebuję tego na jutro. Musicie to zrobić. Nie obchodzi mnie, ile to będzie kosztowało. Mamo, dlaczego jesteś ubrany w strój do futbolu? Dziś jest Halloween, cukierek albo psikus. Dzisiaj Halloween? Tak, i to od rana. O niczym innym nie mówią. Muszę przygotować ważną prezentację na jutro. Możesz z nim pójść? Tak samo jak wczoraj, jak zwykle. Te studia nigdy się nie skończą, przepraszam. Źle to zabrzmiało. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie już po wszystkim. Ja też. Jadę do Hany. Musisz mnie podwieźć, mamo, chodźmy. Słyszałaś? Tak, słyszałam, ale nie tym tonem, bo nigdzie nie pojedziemy. Dobrze, Jackson, zawiozę cię do Hany, jeśli pójdziesz z nim po cukierek albo psikus. Nie chcę iść z nią, tylko z tobą. A ja nie chcę iść z nim. Okej, odwieziemy twoją siostrę do Hany. A później pójdziemy w jej okolicach po cukierek albo psikus, dobrze? Nie martw się, Jackson. Tam będą najlepsze ozdoby i dostaniesz najwięcej słodyczy. Pójdę po rzeczy. Oparte na prawdziwej historii Daxa Locke'a. 31 października 2009 roku. Zostajesz na noc? Znowu zapomniałaś? O czym? Mamy mecz. Nie przyjdziesz, prawda? Kochanie, przepraszam, ale nie mogę. Mam prezentację do zrobienia, a poza tym wyjeżdżam. Niech ci będzie. Tata przychodzi na moje mecze, bo jest trenerem. Gdyby nie on, w ogóle nie byłoby dla ciebie miejsca w drużynie. Emma, nie nazywaj mnie tak. Posłuchajcie oboje. Gdy będziecie na studiach uczyć się na lekarzy i prawników, będziecie rozgrywać swoje mecze. Ale jeśli nie dostaniecie stypendium, a raczej nie ma co na to liczyć, muszę zarobić na wasze studia. Więc muszę dużo pracować i dlatego czasami nie mogę przyjść na wasze mecze. Nie czasem, tylko nigdy. Nic nie rozumiem. Wiecie, o co tu chodzi? Dlaczego wieszają ozdoby bożonarodzeniowe? Nie ruszajcie się stąd, zaraz wracam. Przepraszam, czy mogłabym się dowiedzieć, co się tu dzieje? Dekorujemy okolice dla Daxa, ale jest Halloween. Pani nie mieszka w tej okolicy, prawda? Nie. Mój syn chciał przychodzić po cukierek albo psikus. Powiedziano nam, że tu jest najlepiej. Zgadza się, zwykle urządzamy Halloween, ale nie tym razem. Jestem Trish Hargen, a ja Megan Walsh. Miło panią poznać. Chciałabym wszystko pani wytłumaczyć, ale najlepiej będzie, jeśli wszystko sama pani sobie o tym przeczyta. Wystarczy wejść na tę stronę, ale uwaga, to zmieni pani życie. Mamo, chodźmy. Dziękuję. To ma zmienić moje życie. Dziennik Julie Locke. Nazywam się Julie Locke. Mieszkam w Waszyngtonie i od 4 lat jestem żoną Austina. Gdy studiowałam medycynę, zaszłam w ciążę z naszym pierwszym dzieckiem, Daxem. Można powiedzieć, że do niedawna byliśmy normalną, szczęśliwą rodziną. Ale gdy Dax skończył 3 latka, zaczął się źle czuć.
Od początku się tym martwiłam, ale inni mówili, że przesadzam, bo to moje pierwsze dziecko. W końcu zabraliśmy go do szpitala. Po kilku tygodniach badań nasze najgorsze przypuszczenia sprawdziły się. W jego głowie znaleziono komórki białaczki. Lekarz nie mógł spojrzeć nam w oczy, gdy mówił nam, że nasz syn ma białaczkę. Po wielu staraniach i dzięki pomocy miasta, Dax został przyjęty do najlepszego szpitala leczącego białaczkę u dzieci. Od razu wysłano po Daxa helikopter. Austin poleciał z Daxem, a ja wróciłam do domu, żeby spakować rzeczy na 3-miesięczny pobyt w szpitalu. Przynajmniej taki czas nam podano. Potem z mamą pojechałam najszybciej, jak mogłam, do szpitala. Rozmawiałeś z lekarzem? Nie, czekaliśmy na ciebie. Co mu podaliście? Właśnie dostał kroplówkę z antybiotykiem. Mój syn jest u was już od 8 godzin. Jeszcze nie zaczęliście go leczyć? Chcę natychmiast widzieć się z lekarzem. Rozumiem. Zawołam go. Dziękuję. Cześć, Dax. Mama. W końcu jesteśmy na miejscu. Co słychać u mojego ulubionego zięcia? Tak mi przykro. Jak wam się jechało? Bardzo szybko dotarliście. Przestrzegałyście przepisów? Wciąż je łamałyśmy. Dzień dobry, można? Jestem dr Don Sandler. Mówcie mi po imieniu. Jestem Austin Locke. To jest moja żona, Julie. A to jej matka, Tirisa. To nasz syn, Dax. Można? Oczywiście. Jak już zapewne państwo wiecie, Dax cierpi na ostrą białaczkę typu AML07. Czy państwa poprzedni lekarz mówił już państwu coś o tym? Tak, ale niewiele. Próbowałem dowiedzieć się o tym czegoś w internecie, ale wolałbym, żeby pan nam o tym opowiedział. Ta choroba to rak krwi i szpiku kostnego, w której wytwarzane są zbyt duże ilości białych krwinek odpowiadających za białaczkę. Ale możemy od razu zacząć chemioterapię. Standardowo przeprowadzamy 6 sesji z 2-tygodniową przerwą po każdej z nich, żeby organizm odpoczął. Ale to pomoże. To bardzo poważna choroba, szczególnie groźna dla małych dzieci. Ale jestem dobrej myśli. Dzieci, które były w gorszym stanie, wracały do zdrowia. Bardzo ważne, żebyście wy również mieli nadzieję. Musicie być silni, wspierać go i być przy nim, bo czekają go ciężkie chwile. Będę się nim zajmował jak własnym synem. Próbuję być silna, ale nie spała od kilku dni. Moja żona tak samo reaguje, gdy zaczynam mówić. Musicie odpocząć. Proszę, to moja wizytówka. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, dzwońcie do mnie o każdej porze. Dziękuję. Nie ma za co. Dzień dobry. Jestem Michelle Denford. Moja córka też tu leży. Julie Locke, a to jest Dax. Ładny z niego chłopiec. Dziękuję. Czy postawiono mu już diagnozę? Tak, ma AML07. Moja córka ma to samo. Świetnie sobie radzi. Jeśli masz chwilkę, przedstawię ci ją. Z chęcią. Ale nie chcę zostawiać Daxa. Idź poznać sąsiadów. Ja zostanę z Daxem, spokojnie. Dopiero tu trafiliście? Tak, wczoraj. Umierasz z nerwów, jesteś przerażona. Masz napady paniki?
Dokładnie tak. To jest jak jakiś koszmar. I chciałabyś się z niego obudzić. Wydaje ci się, że twoje życie legło w gruzach w ciągu kilku sekund? Tak. Miałam dokładnie tak samo kilka miesięcy temu, ale zapewniam cię, że będzie lepiej. Nie jestem o tym przekonana. Też tak myślałam, ale będzie lepiej, zobaczysz. To mnie przerasta. Rozumiem cię. Zawsze, gdy się tak czuję, przypominam sobie o tym, jakie mam szczęście. Szczęście? Zobaczysz sama. Cześć, dziewczyny. Mama. Dzięki. Mamy dzisiaj jakieś przyjęcie? To jest nowa mama. Jej synek właśnie trafił tutaj do szpitala. Przywitaj się. Cześć. Ale jesteś ładna. Myślę, że możemy zaprosić też Daxa. Tak. To świetnie. Zrobię herbatę. Poznam cię z innymi mamami. Mamy tutaj grupę wsparcia, to bardzo pomaga. Dziękuję, to bardzo miłe. Przepraszam, wciąż ktoś do mnie dzwoni. Wszyscy chcą mnie pocieszać. Doceniam to, ale to trochę... męczące, prawda? Większość z nas prowadzi tutaj dziennik internetowy. Piszemy tam o wszystkim, co ważne. Dzięki temu każdy wie, co u nas nowego i może wyrazić swoje wsparcie. To wspaniały pomysł. Wiem, że chcesz wracać do syna. Wpadnę później. Dziękuję. Pamiętaj, nie jesteś sama. Dzięki. Dzień dobry. Zaczynamy. Zaczęłam pisać ten dziennik, bo chcę was informować na bieżąco i liczę na wasze wsparcie i modlitwę za naszą rodzinę. Już w pierwszym tygodniu zrozumiałam, co Michelle miała na myśli, mówiąc, że ma szczęście. To miejsce ma w sobie tyle światła i optymizmu. Wszyscy tu są tacy mili. To wspaniałe być w szpitalu w Immi. Wszyscy wydają się być naprawdę szczęśliwi, zwłaszcza pacjenci i ich rodziny. Jednak nawet w takim miejscu trudno mieć nadzieję. Dax zaczął chemioterapię, ale nie widzę żadnej poprawy. Lekarz mówi, żebym była cierpliwa, ale trudno mi patrzeć, jak z trudem przychodzą mu rzeczy, które z łatwością robiły inne dzieci. Austin pracuje w tygodniu, ale wraca na weekendy. Jestem tu z mamą. Bardzo doceniam jej pomoc. Daj babci buziaka. O, tutaj. Dziękuję. Bardzo cię przepraszam. Kochanie, nie przejmuj się. Wychowałam czwórkę dzieci. Zdarzało mi się to bardzo często. Ale ty najbardziej dałaś mi się we znaki pod tym względem. Nic się nie stało, Dax. To wszystko przez te leki. Muszę znowu ją wyprać. Najgorsze, że mamy tylko jedną ściereczkę i cały czas się brudzi. Dax, to ty zrobiłeś te plamy babci? To było piękne. Mogę zobaczyć? Dlaczego? Wydaje mi się, że Dax złapał jakiegoś wirusa. To niemożliwe, jest w sterylnym otoczeniu. Nigdzie nie wychodzi, a my zawsze myjemy ręce. Skąd więc ten wirus? Jego system immunologiczny jest bardzo osłabiony i nawet najmniejszy wirus może być bardzo groźny. Powinien wrócić na oddział intensywnej terapii. Dobrze. Cześć, kochanie, co słychać? Wiem, że pewnie dopiero przyjechałeś, ale wygląda na to, że Dax złapał jakiegoś wirusa. To może być groźne. Przenoszą go z powrotem na intensywną terapię. Przyjadę najszybciej, jak tylko będę mógł. Jedź ostrożnie. Dobrze. Kocham cię.
Tętno spada. Przygotować narkozę. Będziemy otwierać klatkę piersiową. Trzymaj się, Dax. Wszystko będzie dobrze. Tętno wraca do normy. Poziom wapna w porządku. Wszystko wraca do normy. Zrobimy mu echokardiografię. Podamy mu dopaminę. Co tu się dzieje? Jego stan już się unormował, ale ma poważne zapalenie układu oddechowego. W każdej chwili może się to przerodzić w zapalenie płuc. Czy to coś poważnego? Istnieje duże ryzyko. Ma poważną infekcję układu oddechowego. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Proszę się za niego pomodlić. Dziękuję. Powiedział, że mamy się modlić. To nie wróży dobrze. Nie wiem, czy dam radę. Co mam robić? Nie masz wyboru. Musisz być silna dla niego. Wiem, że dasz radę. Posłuchaj lekarza. Dobry Boże, miej w opiece Twoje dziecko, Daxa. Prosimy Cię o łaskę i uzdrowienie. Niech Julie i jej rodzina zaznają spokoju. Nie opuszczaj ich, gdy są w potrzebie. Cześć, mały. Julie. Przyjechałem najszybciej, jak mogłem. Jego stan jest już stabilny, ale wciąż nie reaguje na leki. Cześć, Dax. Tata przyjechał. Nie poruszył się ani trochę. Kto jest szczęśliwy, niech klaszcze. Wygląda na to, że po prostu tęsknił za tatą. Mam wyniki najnowszych badań. Jego organizm zareagował na antybiotyki, więc za kilka dni będzie można ponowić leczenie, gdy tylko poczuje się lepiej. Co? Właśnie wróciliśmy. Nic nie słyszałam. Cześć, kochanie, jak było? W porządku. Dax wrócił już z intensywnej terapii do swojego pokoju. Wrócił na chemioterapię, ale martwię się, bo jego stan się nie poprawia. Jest taki słaby i apatyczny. Cały czas śpi. Cześć. To nowy samochód? Wspaniale. Nie wierzę. Po raz pierwszy od kilku miesięcy stanął na nogi o własnych siłach. Mówiłem ci, że wyzdrowieje. Miałeś rację. Co ja bym bez ciebie zrobiła?
Dax skończył pierwszą serię chemioterapii. Teraz czekamy na rezultaty. Najlepsze jest to, że już nie musi być cały czas w szpitalu, może wychodzić na zewnątrz. Chociaż nie ma siły bawić się z innymi dziećmi. A ty skąd jesteś? Jestem królową wiosny. Cześć. Cześć. Dawno tak dobrze nie wyglądał. Tak długo był chory, że wydaje mi się, jakby wrócił z dalekiej podróży. Proszę, to dla ciebie. Chcesz się pobawić? Lubię patrzeć, jak wykonuje zwyczajne czynności. Mary Kate, niech no tylko cię złapie. Nie poznałaś jeszcze Mary Kate? Przygotuj się. Matty Kate, ostrożnie, dobrze? Przepraszam, pani Michelle. Poznałaś już Daxa i jego mamę, Julie? Cześć, Dax. Nie martw się, nic ci nie zrobię. Mary Kate, zostaw te dzieci w spokoju. Idź pobawić się gdzie indziej. Jestem Patty Reeves. Julie. Czy wszystko z nim w porządku? Tak, jest tylko trochę nieśmiały. Przepraszam za moją córkę. Tyle czasu była przykuta do łóżka, że teraz, gdy w końcu może wyjść na zewnątrz, rozpiera ją energia. Macie już wyniki badań? Rak wrócił. Wykryli prawie 4% komórek rakowych. Tak mi przykro. Nie widać tego po niej, ale nie ma już wiele czasu. Rak sieje spustoszenie w jej organizmie. Pomyślałam, że warto, żeby pobawiła się na dworze, zanim zrobią jej przeszczep. Chodź. Wszystko będzie dobrze. Nie wiem, jakim cudem. Musisz dołączyć do naszej grupy. Mamy spotkania na kawę raz w tygodniu. Spodoba ci się. Bardzo chętnie. Kawy nigdy za wiele. To prawda. Michelle mówi, że życie tutaj to jak karuzela i ma rację. Wszystko było już na dobrej drodze, gdy dowiedzieliśmy się, że pierwsza sesja chemioterapii nie przyniosła rezultatów. Nie jest najlepiej. Zasady są takie, że gdyby chemioterapia zadziałała, rak byłby już pokonany. Nie zaobserwowaliśmy odwrotu, ale Dax jest zdrowy i można rozpocząć kolejną turę chemioterapii. Świadomością więc przyjęłam zaproszenie na spotkanie. Chciałam, żeby było mi lżej z tą świadomością, więc przyjęłam zaproszenie na spotkanie mam. Chciałam, żeby było mi lżej z tą świadomością, więc przyjęłam zaproszenie na spotkanie mam. To niesamowite, jak bardzo się do nich przywiązałam w zaledwie kilka tygodni. Spotkania na kawę stały się dla mnie najważniejszą częścią dnia. Tak się cieszę, że je spotkałam. Są wśród nich najsilniejsze i najpogodniejsze osoby, jakie znam. Stały się dla mnie jak rodzina. Dotrzymujemy sobie towarzystwa nocami. Cały czas utrzymujemy ze sobą kontakt. Zawsze dodajemy sobie otuchy i pocieszamy się w ciężkich chwilach. Zanim Dax zachorował, nie wiedziałam, jak wiele może znaczyć, gdy przytula cię osoba, która się o ciebie martwi. Dax zakończył właśnie drugą rundę chemioterapii. Teraz musimy czekać, więc postanowiliśmy zabrać go poza teren szpitala, po raz pierwszy, odkąd tu trafił. Wsiadamy. Mama jest po drugiej stronie pociągu. Pomachamy jej? Ja chyba śnię. Zupełnie jakbyśmy byli normalną rodziną, taką jak każda inna. To rzeczywiście sen, bo przecież nasza też jest normalna. Chcesz wsiąść do pociągu? Austin, uważaj. Spokojnie. Wszystko w porządku, Dax? Poradzi sobie. Poradzę sobie. Nie chcę, żeby spadł. Już blisko, Dax.
Mówiłem ci. Wchodzi na samą górę. Udało się. Brawo. Udało mi się. Nagrałaś to? Tak. Moja siostra przygotowała dla nas paczki na powrót do domu. To było bardzo pomocne. Nawet nie umiem wyrazić tego słowami. To wspaniałe. Dax je uwielbia. Niektóre zna na pamięć. Zostały wybrane przez dzieci z klasy Tysona. Uznały, że temu się najbardziej spodobają. To wspaniałe. To książki dla Daxa? Tak. Wciąż mu mało, więc przynieśliśmy bibliotekę do szpitala. Chciałbym z wami porozmawiać. Przepraszam, że przeszkadzam wam w takiej chwili, ale niestety mam niezbyt miłe wieści. Druga tura chemioterapii również nie pomogła. Ani trochę. Liczba komórek białaczki spadła, ale na tym etapie leczenia w ogóle nie powinno ich być. Więc co teraz mamy robić? Czytałem o przeszczepie szpiku kostnego. Typowy przeszczep szpiku nie pomoże Daxowi, ale możemy spróbować nowej eksperymentalnej metody. To jedyny sposób. Eksperymentalnej? Standardowe leczenie raka nie odniosło rezultatów. Dobrą stroną przebywania w tym szpitalu są ciągłe badania, dlatego możemy zastosować nową eksperymentalną metodę leczenia. Oczywiście nie możemy dać Państwu żadnej gwarancji. Wszystko Państwu opowiem o tej terapii. Musicie się nad tym poważnie zastanowić. Czy Pan wierzy w tę metodę? Tak. Człowiek, który ją wymyślił, dr Benson, jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie przeszczepów na świecie. I co więcej, będzie nowym lekarzem Daxa. Ale ja ufam tylko panu. Rozumiem. Ale proszę mi wierzyć, on jest najlepszym człowiekiem, na którego moglibyście państwo trafić. Ja również będę do dyspozycji. Będę monitorował stan Daxa. Zawsze możecie do mnie dzwonić. Dziękuję. Nie ma za co. Na pocieszenie, aby było wam wszystkim łatwiej. Gdzie pani je znalazła? Wiem, że ich potrzebowaliście. Szukałam w wielu sklepach. Wszędzie było tylko po kilka sztuk, ale nie poddawałam się. Musiała na to pani poświęcić sporo czasu. Ktoś mi pomagał. Dziękuję. Pobierano mi krew na przeszczep spać bez końca. Mimo, że pokoje w tym szpitalu są o wiele wygodniejsze niż gdzie indziej, czuję, że mogłabym spać bez końca. Mimo, że pokoje w tym szpitalu są o wiele wygodniejsze niż gdzie indziej, łóżka i tak są twarde, a materace owinięte w tworzywo sztuczne. Tęsknię za domem, a szczególnie za wygodnym łóżkiem i miękkimi poduszkami. Trochę tu pozmieniałem. To jest... Ale to nie wszystko. Popatrz na to. Pielęgniarki nie do końca się na to zgodziły, ale myślę, że tak jest ładniej. Obiecałem, że będziemy utrzymywać to miejsce w czystości. Mam nadzieję, że ci się podoba. Austin? A to co? Czy to... Twoja ulubiona kanapka z twojego ulubionego baru przywieziona przez twojego najcudowniejszego męża? Tak, to właśnie to.
Nie płacz, kochanie, to tylko kanapka. Owszem, jest dobra, ale bez przesady. Ty głuptasie. Kocham cię. A ja ciebie. Wiesz, że cię kocham, bo sam kupowałem poduszki. Byłem jedynym klientem w sklepie. Były tylko fioletowe, więc takie kupiłem. Można? Austin, lekarz przyszedł. Jestem dr Benson. Przyszedłem się przywitać, zanim państwa syn zacznie nową terapię. Rozumiem, że coś już państwo o niej wiedzą. Jakieś pytania? Zapoznałam się z opisem i nie zgadzam się na ten przeszczep. Czy mogę spytać dlaczego? Według tych danych przeszczep zrobiono 10 pacjentom i nikt nie przeżył. Nie ma pan pojęcia, jak to jest, gdy ta terapia jest naszą ostatnią szansą, a my od razu dowiadujemy się, że są nikłe szanse na przeżycie. Zgadza się. Ale gdyby pani przeczytała dalej, jest napisane, że pacjenci ci zmarli po standardowym przeszczepie szpiku. Państwa syn takiego nie miał, co znacznie zwiększa szanse na powodzenie eksperymentalnej terapii. To dlaczego nie jest to napisane na samym początku? To nie jest artykuł naukowy, tylko informacja dla rodziców. Nie obchodzą nas statystyki. Rozumiem. Postaram się, żeby zmieniono ten tekst. To nie wystarczy. Nie może pan pozwolić, żeby jakiś inny rodzic dostał ten tekst w obecnej postaci. Ani jeden. Zobaczę, co da się zrobić. A więc zgadzają się państwo na przeszczep? Tak, dziękuję. Cieszę się. Zaczniemy od chemioterapii, a przeszczep wykonamy za około 2 tygodnie. Pielęgniarka wyznaczy dokładny termin. Czy poda nam pan swój numer telefonu na wypadek, gdybyśmy mieli jakieś pytania? Proszę wtedy przekazać je pielęgniarkom. Miło było państwa poznać. Do zobaczenia wkrótce. Nie było źle, prawda? Udało mi się zarezerwować stolik na jutro. Mam telekonferencję z Dubajem i Malezją. Przykro mi, ale ich nie obchodzi to, że u nas wtedy jest noc, ani to, że nasza rocznica. Może za tydzień. Nie mogę, mam rozprawę. Jak długo jeszcze zamierzasz to ciągnąć? Co, pracę? To miała być praca dorywcza, pamiętasz? Chcieliśmy mieć dodatkowe pieniądze, ale żebyś mogła też być w domu z dziećmi. Ale widzę, że to praca stała się dla ciebie priorytetem. Nie wiem, dlaczego tak sądzisz, ale rzeczywiście rozwijam się w pracy, bo odniosłam sukces. Praca w domu przez 10 godzin to też praca. Ale ty możesz pracować cały dzień, a wieczorem chodzić jeszcze na zajęcia? Ja przynajmniej jestem w domu, a ciebie w ogóle nie ma. Wcale nie jestem z tego zadowolony. To co mam zrobić? Potrzebujemy pieniędzy. Jeśli zrezygnuję z pracy, nie będziemy mogli odkładać na studia dla dzieci ani na emeryturę. Nie będzie nas stać na aparat do zębów dla Emmy, ani na większy dom, ani na nowy samochód. W porządku. Uczcimy naszą rocznicę za miesiąc.
Po 10 dniach chemioterapii nadszedł czas na przeszczep. Bardzo się bałam. Niektóre dzieci źle reagują na surowice. W takim przypadku nie można dokonać przeszczepu. Wtedy nie zostałoby nam już nic. Pielęgniarka mnie uspokajała. Trwało to godzinami. Dziś rodzisz się na nowo, bo twoja mama daje ci życie po raz drugi. Ostatnie pół roku to czas wyjęty z życiorysu. Dax dobrze to znosi, ale przez leki, które bierze, musimy bardzo na niego uważać. Chciałby wyjść na dwór, jak każdy chłopiec w jego wieku. Lubi bawić się na dworze. Z bólem serca odmawiamy mu za każdym razem. Dajemy sobie radę tylko dzięki miłości i wsparciu, które otrzymujemy od nich. Do naszej księgi gości na stronie wpisało się już 2000 osób. Nie wiem, co bym zrobiła bez tych wszystkich ludzi, którzy bezinteresownie towarzyszą nam w tej trudnej wędrówce. Przeżywają z nami niepowodzenia i cieszą się z dobrych wieści. Jesteście dla nas wielkim wsparciem. Podnieś rączki, Dax. Świetnie. Wesołych świąt. Żeby tylko tutaj nie przyszła. Dlaczego? Myślałam, że ją lubisz. Bo lubię, ale ona zawsze krzyczy. Dax się jej boi. To zamknij drzwi. Tego nie mogę zrobić. Wesołych świąt, Dax. Może troszkę ciszej. On się ciebie boi. Przepraszam. Patrz, to ja. Mary Kate, twoja koleżanka. Tylko udawałam, że jestem świętym Mikołajem. Nie rozumiem. Zawsze jestem dla niego miła, ale on mnie nie lubi. Mary Kate, posłuchaj. To nie jest tak, że on cię nie lubi. Mniejsze dzieci po prostu czasem się boją, gdy jesteśmy głośno. Chcesz być moim kolegą? Czy naprawdę chcesz się z nim bawić? Ale nie biegać po całym szpitalu i krzyczeć, tylko pobawić się z nim tak, jak on się lubi bawić. Tak. Więc będziecie musieli robić coś, co on lubi robić. Przyjdzie po ciebie, ale musisz być cierpliwa. I na początku bądź cicha i spokojna. Myślisz, że dasz radę? Spróbuję. Mam pomysł. Na początek poukładajcie razem klocki. On bardzo to lubi, dobrze? Dzień dobry. Czy wszystko w porządku? Tak. Pani syn bardzo dobrze sobie radzi. Komórki dawcy przyjęły się prawie w 100%. Można już pobrać próbkę szpiku, by sprawdzić, czy możliwy jest przeszczep. To wspaniale. Więc skoro wszystko dobrze się układa, czy Dax mógłby wrócić do domu na święta, żeby spędzić ten czas z rodziną? Jest tu od tak dawna. Obawiam się, że nie jest to najlepszy pomysł. Być może zrobimy przeszczep w najbliższy piątek, czyli w Wigilię? Zgadza się. To się okaże, gdy będziemy znali wyniki badań. Mamo? Chciałam, żebyście do mnie przyjechali na święta. Przyjedziemy za rok. Będziemy mieli prawdziwe święta. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Czy to prawda, że cuda zdarzają się codziennie? Chyba masz rację. Mamo, spokojnie, wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku. To nie fair. Powinnam być tam z nimi. Możemy zadzwonić do nich po kolacji. Ale to nie to samo. Wiem. Ale teraz musisz wziąć się w garść i podać do stołu. Dobrze. Oh.
Nie, Tina, nie siadaj tam. To jest miejsce Daxa. Dobrze, babciu. Niespodzianka. Mówiłaś, że nie będziecie mogli przyjechać. Doktor Benson nam pozwolił, więc pomyśleliśmy, że zrobimy wam niespodziankę. Ale nie możemy zostać długo, tylko na jeden dzień. Lekarz zgodził się tylko dlatego, że boi się Julie. Macie jakieś wieści? Wczoraj dostaliśmy wstępne wyniki badań pobrania szpiku kostnego. To badanie na to, czy Dax ma białaczkę. I? Nic nie wykryto. Po raz pierwszy nie znaleziono komórek rakowych w krwi Daxa. Prawdopodobnie przeszczep się udał. To wspaniale. Zaraz. Czyli na pewno nie ma już ani śladu raka? To dopiero wstępne wyniki badań ostateczne. Dostaniemy za kilka dni, ale dr Benson mówi, że rokowania są dobre. Skoro on tak mówi, to tak musi być. Boże, dziękujemy Ci gorąco za to, że nasz kochany mały Dax może być tu dzisiaj z nami. I wciąż modlimy się o jego szybkie wyzdrowienie. Dziękujemy za to, że możemy się w ten szczególny dzień spotkać tu, przy tym stole z rodziną i przyjaciółmi wszyscy razem. Dziękujemy za strawę, którą nam dałeś. Obiecujemy, że zawsze będziemy z niej robić dobry użytek, by służyć Tobie, by dawać siłę naszym organizmom. Dziękujemy za te wszystkie błogosławieństwa, które nam dałeś. Modlimy się za Jezusa Chrystusa. Amen. Dzieciątko, nigdy nie widziałam, żeby jakieś dziecko tak bardzo cieszyło się ze świąt. To dzieciątko Jezus. Co się dzieje? Ledwo poznaję swój własny dom. Wszystko wydaje się takie miękkie i wygodne. Jak z czasopisma. Nie, kochanie, wydaje ci się. Po prostu jest wygodnie. Witaj w domu. Dzięki. Warto było tu wracać. Nasze szczęście zostało przerwane następnego ranka telefonem od doktora Bensona. Halo? Czy wszystko w porządku? Czy to pomoże Daxowi? Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Kto dzwonił? Dr Benson. Białaczka wróciła. Ale ma nadzieję, że można ją pokonać poprzez ponowne wstrzyknięcie komórek dawcy. Ale to pomoże? Lekarz ma taką nadzieję. To w jego stylu. To i tak dużo jak na niego. Against all of his warmth and charm.
wyzdrowieje. Kilka dni po powrocie do szpitala Daxowi zaaplikowano dawkę przypominającą. Dowiedzieliśmy się właśnie, że to pomogło. Znów pokonaliśmy raka. Może dziwnie to zabrzmi, ale cieszę się, że wróciliśmy do szpitala. Myślę, że Daxowi naprawdę brakowało Mary Kate. Ależ on ma łaskotki. Ale nie chce się dać pocałować. Nie bierz tego do siebie. On nie daje się całować nikomu poza mną i swoim tatą. Twoja mama mówiła, że bardzo się źle czułaś na święta. Cieszę się, że już ci lepiej. Tak, dostałam to, co chciałam, wycieczkę na Hawaje. Najgorsze było to, że mama była cały czas taka smutna. To było widać, nie umiała tego ukryć. Powiedziałam jej, że wiem, że mogę umrzeć, ale to nic. Chętnie pójdę do nieba. Spotkałabym tam tatę i babcię i byłabym blisko Jezusa. Jeśli trafię do nieba i spotkam tam kiedyś Daxa, proszę się nie martwić, zajmę się nim. Oboje możemy być aniołami i latać po całym niebie. Żałuję, że kiedyś unikałam Mary Kate. Jest naprawdę wspaniałym dzieckiem. Proszę, módlcie się za nią i za wszystkie dzieci, które tutaj są. Są one dla mnie jak rodzina. Kocham je wszystkie. 4 miesiące wcześniej. Karawana idzie dalej. Najnowsze wyniki badań pokazały, że białaczka wróciła. Co prawda w niewielkim stopniu, ale to też nas niepokoi. Dr Benson wysłał Daxa znowu na chemioterapię. Ma nadzieję, że to zniszczy resztę komórek rakowych. Trudno powiedzieć, jak poważna jest sytuacja, bo tutaj wszyscy każą ci mieć nadzieję i być dobrej myśli. Czasem jest to frustrujące, ale dobrze, że mnie pocieszają. Jestem im za to wdzięczna. Naprawdę mi to pomaga. Budujące jest również to, gdy widzę, jak inne dzieci wracają do zdrowia. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o remisji Elizabeth, od razu poszliśmy to świętować. Miałam zamiar już się pakować, ale ona chce zostać jeszcze kilka dni, dopóki Selma i jej siostra nie wyzdrowieją. Wtedy będziemy się pakować. Tak się cieszę. Nie wiem, co powiedzieć. Wciąż możesz na mnie liczyć. Nic się nie zmieni. Będę do ciebie dzwonić. Przepraszam. Szkoda, że wyjeżdżasz, ale równocześnie się cieszę. Dodaje mi to wiary. Czuję się tak samo. Będę bardzo tęsknić za tobą i Daxem. Nie wiem, jakbym sobie bez ciebie poradziła. Naprawdę. Gdybym miała tyle odwagi, co ty. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Obiecaj mi, że będziesz dbać o siebie. Dobrze? Musicie po prostu spędzić ze sobą trochę czasu. Może weźmiecie Daxa na krótkie wakacje? To dobry pomysł. Będę za tobą tęsknić. Proszę pani, co się stało? Lecę na Hawaje. Jak to? Nie słyszałaś? O czym? Choroba jest w remisji. Wychodzimy ze szpitala. Tak się cieszę. Chodź tu. Będziemy za wami tęsknić. Prawda, Dax? Mam dla ciebie niespodziankę. Dax, kocham cię. Chodź, mamo, czekam. Pa. Będę dzwonić codziennie. Dziękuję. Leć. Pa. Dax, pomachaj Mary Kate na pożegnanie.
O dziwo, dr Benson przychylił się do pomysłu wakacji. Pielęgniarki dały nam wszystkie leki dla Daxa i instrukcje, jak je stosować. Byliśmy gotowi do wyjazdu. Michelle miała rację. Tak dobrze było znaleźć się poza murami szpitala i pobyć razem, całą rodziną. Ale Dax zmęczył się upałem. Co się stało? Pielęgniarka dała mi znać, że Elizabeth trafiła na oddział intensywnej terapii z ostrym zakażeniem grzybiczym. To najgorsze, co może spotkać dziecko z osłabionym systemem odpornościowym. Gdy przyjechałam, zakażenie opanowało jej mózg. Lekarze walczyli o jej życie. Co z Daxem? W porządku, dziękuję. A Elizabeth? Jest w ciężkim stanie. Dają jej wszystkie możliwe antybiotyki. Pomodlisz się ze mną? Nigdzie się nie wybieram. Panie, w Twoich rękach los tej rodziny. Michelle i Elizabeth. Modlę się za nie. Powierzam je Twojej łasce. Poszłam z mamą na pogrzeb Elizabeth. To była piękna uroczystość. Tak wiele osób kochało tę dziewczynkę. Ale wszyscy byli przygnębieni. Nawet najwięksi optymiści nie dawali mi dzisiaj nadziei. Nad naszym życiem ponownie zebrały się czarne chmury. Chemioterapia znowu nie podziałała. Jedyną możliwością był przeszczep. Austin byłby dawcą. Naświetlanie, by zmniejszyć raka, bądź dawka komórek przypominających. Dax nie reaguje na to tak jak wcześniej. Dziś ponownie wstrzyknięto mu szpik kostny. Teraz okaże się, czy przeszczep przyniósł rezultaty. Obawiam się najgorszego. Poprosiłam pielęgniarki, żeby powiadomiły mnie, gdy tylko będą coś wiedzieć. Okej. To co teraz? Może więcej naświetleń? Albo kolejna chemioterapia? Mówiłam ci, Austin, że jeśli wynik będzie pozytywny, nie. Nie możemy się poddawać, musimy próbować.
W jego krwi są aktywne komórki. Rozprzestrzeniają się po całym ciele. Niestety, pana żona ma rację. Nic już nie da się zrobić. To niemożliwe. Musi być jeszcze jakiś sposób. Dostanie leki, które możecie podawać mu w domu, żeby nie cierpiał w tym czasie, który mu jeszcze pozostał. Czyli? Cztery do sześciu tygodni. Tak mi przykro, że leczenie wyleczy pan jeszcze wiele dzieci. Wierzę w pana. Będę się modlił za was oboje. Dziękuję. Byłem na konferencji w Teksasie, gdy dr Benson zadzwonił po mnie i powiedział mi o wynikach badań. Tak mi przykro. Benson powiedział, że nic więcej nie można zrobić. Gdyby była jakaś możliwość, na pewno byśmy spróbowali. Dziękuję. Moje serce na zawsze zmienili ludzie tacy jak ten lekarz. Mieliśmy takie szczęście, że go spotkaliśmy. To błogosławieństwo. Wiele rodzin jest w gorszej sytuacji. Będę się za nich modlić. Gdy patrzę na swoje życie, uświadamiam sobie, że dbałam o rzeczy, które nie były naprawdę ważne. Myślę, że to błogosławieństwo, że Dax jest taki młody. Nie myśli o tych wszystkich cierpieniach, przez które przeszedł, ani o tym, czego nie będzie miał okazji w życiu zrobić. Tylko my się tym przejmujemy. Dax jest teraz szczęśliwy. My też bądźmy szczęśliwi. Dopóki mamy Maxa, cieszmy się każdą chwilą. Zapomnijmy o przeszłości i przyszłości. Nie musimy już go izolować od świata zewnętrznego. Już nie musimy się o to martwić, więc teraz czas na to, by Dax zrobił wszystko to, co kiedykolwiek chciał zrobić. Wszystko. Jesteś najlepszym tatą na świecie. Dax zawsze zwracał uwagę na zwierzęta domowe, gdy jeździliśmy na wieś, więc pojechaliśmy na farmę mojej cioci i wujka, by mógł zobaczyć je z bliska. Dzięki lekom, które dał nam dr Benson, Dax może cieszyć się tym wszystkim, choć jest dość słaby. Gdy ktoś na niego spojrzy, nie domyśliłby się, że jest chory. Here.
Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie przyszliśmy za wcześnie. Gdy tylko się obudził, chciał tu przyjść. Powiedzmy, że dla Maxa mamy otwarte całą dobę. Nie mów tego głośno, bo będzie tam tak długo siedział. Daję słowo, tylko go spójrz. Rzeczywiście. Dobrze się bawisz? Chciałam ci podziękować za te obiady, które robiłaś dla Austina, gdy byłam w szpitalu. To dla mnie wiele znaczyło. To przecież nic takiego. Cieszę się, że wróciliście. Tęskniliśmy za wami. My też. Zauważyłam, że ludzie zostawiają wam różne prezenty pod drzwiami. Tak. Rozniosła się wieść o tym, że wróciliśmy. Chciałam utrzymać to w tajemnicy, przynajmniej na początku, żebyśmy mogli spokojnie spędzić trochę czasu z Daxem. Rozumiem. Wiem, że to wasz syn, ale wszyscy tutaj jak gdyby go adoptowali. Wszyscy się o was troszczą i chcą pomóc. Doceniam to. To naprawdę wspaniałe. Mam nadzieję, że zrozumieją to, że chcemy spędzić jak najwięcej czasu z Daxem. To jasne. Jeśli będziesz czuła się zmęczona lub będziesz potrzebowała jakiejkolwiek pomocy, dzwoń do mnie, dobrze? Dziękuję. Mówię poważnie. Zawsze możecie liczyć na mnie i Marka. Myślę, że Dax dostał od was dokładnie to, co chciał. A to co? To dzieciątko Jezus z Wigilii u mojej mamy. Dax widocznie zabrał je stamtąd ze sobą. O co chodzi? On nie doczeka kolejnych świąt. Właśnie to sobie uświadomiłam. Dax nie będzie miał już więcej świąt. Greatest fear, finding out the child you love so much might not make it through the year. Now the thought of spending Christmas without him just feels wrong. Just hold on for one last Christmas, one last time, one last season when the world is right. One more telling of the story, one more verse of silent night. They'd give anything so he could have one last Christmas. Cześć, mały. Jesteś głodny? Dzień dobry, mamo. Chodźmy coś zjeść. Choinka. Wiem, o co chcesz spytać.
w nocy. Dziwne, że się nie obudziłaś, robiłem tyle hałasu. Jestem taka szczęśliwa. Dax również. Dzień dobry. Cześć. Wiesz, że jest Halloween? Ale nie u nas. Dax uwielbia Boże Narodzenie, więc w tym roku dekorujemy dom wcześniej. Zabieramy go do akwarium, a jak wróci, będzie miał niespodziankę. Cały dom w światełkach. Potrzebujesz pomocy? Tak. Mam już tego dosyć. Mówiłaś, że chcesz jakoś pomóc lokom, prawda? Już wiem, jak można to zrobić. Nie wiem, czy to dobry pomysł tak późno wracać do domu. Może zrobię Daxowi kostium i przejedziemy się po okolicy? Nie, byliśmy u wszystkich sąsiadów i się zgodzili. Masz rację. Daxowi bardzo podobało się akwarium. Mam nadzieję, że spodoba mu się również moja niespodzianka. Chodź, Dax. Podobało ci się akwarium, prawda? Mam jego torbę. Wesołych świąt! Czołem, sąsiedzi, ale przecież jest Halloween, nie w tym roku. Wesołych świąt, Dax. Wesołych świąt, mały. Nasi sąsiedzi nas zachwycili. Dobrze wiedzieć, że tak wiele ludzi kocha Daxa. Chwyciło mnie to za serce. Nie wiem, co powiedzieć. To wspaniałe. Dax jest moim skarbem. Jest cudowny. Dziękuję Bogu za to, że możemy być w domu i spędzić ze sobą więcej czasu. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, więc zawsze przytulajcie swoje dzieci i mówcie im, jak bardzo je kochacie. Wszystko w porządku? Nie. Nic nie jest w porządku. Jeśli chodzi o to, co wcześniej, nie. Miałeś rację. Chociaż się staraliśmy, zagubiliśmy sens naszego życia. Kiedyś chodziliśmy regularnie do kościoła. Chodziliśmy też na randki. Gdy dzieci były małe, robiliśmy zdjęcia i filmowaliśmy je bez przerwy. Byłeś nawet trenerem ich drużyn piłkarskich. Teraz nawet nie chodzimy na ich mecze. Jackson po szkole siedzi w świetlicy, chociaż obiecaliśmy sobie, że nigdy do tego nie dopuścimy. My rzadko ze sobą rozmawiamy. Chyba, że planujemy tydzień. Jak to się stało? Nie wiem. Po prostu mamy teraz trudny okres. Tak jak mówiłaś, potrzebujemy pieniędzy. Pracujemy ciężko po to, by zabezpieczyć naszą przyszłość. A co, jeśli jej nie będzie? Nie rozumiem. Od dzisiaj będziemy cieszyć się każdą chwilą spędzoną z dziećmi i ze sobą nawzajem. Well,
Nie wiem, co się za tym kryje, ale jestem za. Pani mąż powiedział, że jest pani w ogrodzie. Jestem Megan Walsh. Byłam tu tamtego wieczoru z dziećmi. Był Halloween. Chciałabym pomóc. A tak, pamiętam, miło panią znowu widzieć. Pytała pani o światełka. Czytała pani, prawda? Tak. Chciałabym jakoś pomóc. Rozumiem. Organizujemy spotkania kobiet, które chciałyby pomóc lokom. Myślimy, co możemy zrobić. Chce pani przyjść? Oczywiście. A teraz napijmy się kawy. To był świetny mecz. Grałaś o wiele lepiej niż ostatnio. Dziękuję. Emma, nie nazywaj mnie tak. Dobrze. Pamiętasz tę rodzinę, którą spotkaliśmy w Halloween? Tego małego chłopca. Wieszali światełka choinkowe. Ugotuję dla nich dzisiaj obiad, żeby mieli więcej czasu dla siebie. Chcę, żebyś mi pomogła i towarzyszyła. Najpierw trochę cukru. Nasyp tutaj. Nic się nie stało. Teraz pomieszaj. To nic, skorupka nie wpadła. Pomieszaj. Spróbuj tego. Zobacz, jakie dobre. Przepraszam, kochanie. Tylko się z tobą droczę. Muszę zadzwonić. Nie martw się. Przejdzie jej. Chcesz spróbować? Daj spokój. Idę do Christy. Zaraz będzie obiad. Później zjem. Nie. Od dziś znów będziemy wspólnie jadać obiady. Razem o tej samej porze. Dobrze. To o tej rodzinie opowiadałaś? Tak. Całe miasto dla nich dekoruje swoje domy. Cześć, Trish. Mam pomysł. Pomachajmy im. Ciekawe, kiedy wrócą. Patrz, już wrócili. Słyszałaś? Kto to może być? Wesołych świąt!
Nie wierzę, że pan przyjechał. Słyszałem, że śpiewacie kolędy. Musiałem przyjechać. Musimy im powiedzieć, kto to jest. Witajcie. Jak już zapewne wiecie, ostatnie półtora roku spędziliśmy w szpitalu. Dax był pod opieką wspaniałych lekarzy, takich jak ten. Doktor Don Sandler. Gdyby nie on, nie moglibyśmy być tu teraz z Daxem. Bez przesady, Dax to anioł, naprawdę. Przepraszam? Tak mi przykro. Niepotrzebnie. Chciałam podziękować pani i Daxowi za uratowanie mojej rodziny. Podczas tej podróży dowiedziałam się dużo o życiu. Obserwowałam rodziny i przyjaciół i wiele miłości, nawet w najtrudniejszych chwilach. Cokolwiek nam się przydarzy, liczy się to, co z tego wyniesiemy. Jak będziemy kochać innych. W te święta pokażcie bliskim, że ich kochacie i że są dla was ważni. Pamiętajcie o tym, żeby cieszyć się każdą chwilą. Proszę również o wsparcie dla szpitala, w którym był Dax. Tak, żeby inna rodzina, którą spotka to, co nas spotkało, mogła otrzymać tak fachową pomoc jak my. Dziękuję wszystkim z całego serca. Wesołych świąt. I'm gonna make a wish this Christmas. Chociaż Dax umarł kilka tygodni później, jego historia wciąż inspiruje ludzi. Założono fundację jego imienia, która zebrała prawie 2 miliony dolarów. Pieniądze te zostały przekazane na rzecz szpitala, w którym był leczony Dax. Dzięki temu placówka ta jest teraz otwarta przez całą dobę. Żal rodziców po stracie dziecka został złagodzony dzięki ogromowi wsparcia i miłości, jakie otrzymali. Urodziła im się córka Madeleine Elizabeth. Dali jej tak na imię na cześć Elizabeth Denford. Wciąż kierują się zasadą, którą nauczył ich Dax. Ciesz się każdą chwilą.
Opracowano.